Troszeczkę w międzyczasie. No. Jest dzwonek, tak jest. Głoszący homilię dzisiejszy ksiądz miał bardzo wiele do powiedzenia. Stąd jesteśmy dzisiaj troszeczkę, a może nawet więcej niż troszeczkę spóźnieni. I będziemy zaczynali trzecią naszą odsłonę. Msza święta, składanie kwiatów, w międzyczasie przemęcz. I dzisiaj trzecia odsłona naszego święta Konstytucji 3 maja. Witamy serdecznie pana burmistrza Arkadiusza Krzyżowskiego. Witamy serdecznie panią wiceburmistrz Henrykę Sęktas. I szczególnie ciepło wszystkich was witam i witamy i oddajemy głos artystom. A przepraszam, artystom, tu mój pierwszy artysta naszej gminy. Zapraszamy pana burmistrza. Dzisiaj w roli pierwszego artysty naszej gminy. Dzień dobry państwu. Nie wiem, czy ten tytuł artysty to przyjąć jako pochwałę, czy jako taki. Szanowni państwo, tak jak rozpoczęliśmy mszą świętą. Witaj, maj, 3 maj, dla Polaków błogi raj. Bardzo się cieszę, że tak licznie przyszliśmy tutaj, uczestniczyliśmy wcześniej przy świętej, w części oficjalnej w naszym parku, przy pomniku niepodległości, bo to jest po pierwsze bardzo ważne święto, a po drugie dożyliśmy takich czasów, gdzie słowo patriotyzm, walka, ojczyzna znowu nabiera zabarwienia po części wojennego. Drodzy państwo, ten 3 maja, jedna z najchlubniejszych dat całej polskiej historii. 3 maja, dzień, w którym nasi poprzednicy, Polacy, którzy żyli przed nami, okazali mądrość, okazali światłość, okazali, że jeżeli się czegoś bardzo chce, jeżeli się ojczyznę kocha, to wbrew wszystkiemu można stworzyć piękne rzeczy. XV-XVI wiek, Polska u potęgi chwały. Jedno z największych państw w Europie, prawie 1 000 000 kilometrów kwadratowych terytorium. Wyobraźcie sobie, 3,5 razy kraj wielkości obecnego. Następuje zapaść, przychodzą wojny, Szwecja, Rosja, Turcy. Przychodzi niepokój wewnętrzny, przychodzi degeneracja systemu politycznego. Z wielkiego kraju w XVIII wieku Polska staje się praktycznie protektoratem rosyjskim, bo tak to trzeba powiedzieć. Mieliśmy króla, który nic nie mógł. Mieliśmy sejm, który nawet nie był w stanie żadnej uchwały podjąć. I mieliśmy namiestnika rosyjskiego, który siedział w loży i dyrygował wszystkim. I wtedy właśnie część elity politycznej kraju stwierdziła dosyć tego. Jesteśmy dumnym narodem z kilkusetletnią tradycją, historią. Czas najwyższy przywrócić chwałę temu krajowi. Światli ludzie, mądrzy ludzie, siedli i napisali drugą w świecie konstytucję, pierwszą w Europie, która w sposób praktycznie całkowity regulowała system polityczny nie na miarę XVIII wieku, końca XVIII wieku, tylko wychodziła bardzo, bardzo do przodu. Warto przypomnieć te nazwiska. Ignacy Potocki, Stanisław Małachowski, marszałek Sejmu, Hugo Kołłątaj, biskup Adam Krasiński, pokazali, że poza podziałami politycznymi można coś stworzyć i próbować naprawić błędy. Niestety, trwało to tylko 2 lata. Nasza armia, nasz kraj był na tyle już słaby, że nie byliśmy w stanie obronić swojej niepodległości. Jak to był doniosły, jak nowoczesny akt, jak odradzający Polskę, pokazuje z jaką nienawiścią natychmiast
mocarstwa ościenne zaczęły zwalczać konstytucję. Relacja historyczna mówi, że kiedy do Petersburga, na dwór Katarzyny II, przybył posłaniec z informacją do ambasadora rosyjskiego, że Polska uchwaliła, Rzeczpospolita uchwaliła konstytucję i jakie są w niej zapisy, carica wpadła we wściekłość. Powiedziała doskonale, że jeżeli Polakom w oparciu o konstytucję udałoby się odrodzić, nadziać siłą kraj, pewnie za kilka lat znowu byśmy byli bardzo, bardzo ważnym graczem politycznym w tej części Europy. Ta konstytucja znosiła wszystko to, co złe politycznie było w ostatnich dwóch wiekach. Nieszczęsny liberum veto, kiedy jeden poseł, będący najczęściej na pasku albo mocarstw ościennych, albo nieprzychylnych temu krajowi magnatów, mógł zerwać Sejm, wprowadzała dziedziczność tronu. Czyli nie, że umiera król i zamieszanie w kraju, walki wewnętrzne, spory. Przede wszystkim reformowała armię, reformowała sądownictwo, reformowała oświatę ze wszechmiar nowoczesny akt. Od wielu, wielu lat świętujemy tego 3 maja i wiele, wiele razy przy naszym spotkaniu w Domu Kultury padały takie słowa. Wolność, że wolność nie jest dana raz na zawsze. I my tego wszyscy słuchaliśmy i mówiliśmy, no tak, ale jest XXI wiek, jest nam dobrze, mamy wolną ojczyznę, kraj się rozwija. I co? I przychodzi 24 lutego i okazuje się, że w środku Europy można rozpętać wojnę straszną, nieludzką, krwawą, wyniszczającą cały naród. I dzisiaj te mądre słowa nabierają dopiero pełnego brzmienia. Widzimy, jak ważna jest konsolidacja narodu, jak ważne jest działanie na rzecz państwa i na rzecz obywateli tego państwa. Proszę Państwa, ta wojna jest praktycznie za naszymi drzwiami. Jednego z dni bomby czy rakiety spadły 17 km od polskiej granicy. No tak by jakby teraz był bombardowany dziś w okolicach Mińska. Nic nie jest znane na zawsze. Nic. Tylko wysiłkiem, mądrością, zjednoczeniem można zapobiec pewnym sprawom. Można wspólnym działaniem umacniać to, co już jest, a żeby w godzinie próby móc dać odpór tym siłom nienawistnym. Drodzy Państwo, jeszcze raz serdecznie dziękuję, że część tego pięknego dnia poświęciliście na świętowanie te razem, wspólnie z nami. Na mszę, na uroczystości w parku i za chwilę na wysłuchanie wspaniałego koncertu naszych dzieciaków. Bardzo, bardzo serdecznie Wam za to dziękuję. Bardzo dziękuję wszystkim osobom i wszystkim organizacjom, które przyczyniły się do tak pięknego świętowania. Bardzo dziękuję księdzu proboszczowi, którego znam, nie ma, bo musiał pojechać, bo właśnie msza w Groszkach się zaczyna. Bardzo dziękuję Domowi Kultury, który kolejny raz nas gości. Bardzo dziękuję już z góry wszystkim artystom i osobom, które tych artystów przygotowały, ale to będzie czas po koncercie na podziękowania. Bardzo dziękuję wszystkim organizacjom, wszystkim instytucjom społecznym, Straży Pożarnej, Związkowi Piłsudczyków, jednostkom gminnym, że w tym dniu tutaj jesteśmy razem, pokazując, że miłość ojczyzny to nie jest pusty frazes, tylko to jest to, co się ma w sercu i to, co się w takich dniach może nie pielęgnuje, ale okazuje w sposób inny niż w dzień powszedni. Dziękuję bardzo jeszcze raz, że Państwo to z nami jesteście i oddaję głos artystom. Dziękuję serdecznie.